Emilia Dulnik, OKTV. Jesteśmy na premierze listów do M i wyobraźcie sobie, że są tak wielkie kolejki, że nie udało nam się z nikim porozmawiać. Czekamy właśnie na Mateusza Banasiuka. Być może za chwilę się do niego i jakimś cudem dopchamy. To tylko pokazuje, jaką ogromną popularnością cieszą się listy do M już od lat w Polsce. Porwać blondynę? Ale to zaraz ja powiem, zaanonsuję cię, chodź. Tak. Mateusz Banasiuk, który dołączył do rodziny listów do M. Tak, dołączyłem z wielką radością do tej fantastycznej obsady i tej pięknej opowieści, jaką jest historia filmu Listy do M. Myślę, że niektórzy sobie nie wyobrażają świąt bez listów do M i cierpią, kiedy jest rok, kiedy nie ma nowej premiery, tylko muszą powtarzać i robić maratony coraz dłuższe, już niedługo będą ultramaratony. Ja mam wrażenie, że listy do M stały się już pewnego rodzaju tradycją świąteczną w Polsce. Też masz takie wrażenie? No tak, to prawda. Rzeczywiście dla niektórych listy do M to jest naturalna kolej rzeczy. Przy zrobieniu zakupów w galeriach handlowych wstępują do kina, żeby się trochę odstresować, wyluzować i odpowiednio nastroić. Jest rok 2035. Zaczyna się plan listów do M numer 10. Nie, już 18. Przegapiła pani 8 części. No właśnie, gramy już teraz z balkonikami. Agnieszce się rozkręciły śrubki, ale Szczepan skończył taki kurs montażu balkoników i umie to robić, więc złożył jej nowy i razem w takim tandemie, takim podwójnym balkonikiem, bo to już jest nowoczesne, są na Wi-Fi w ogóle, z Bluetoothem się kojarzą. Jak wspominasz swój udział w listach do M, udział na planie, wiem, że część zdjęć była kręcona także w lecie. No było mega sympatycznie, może nie w lecie, ale wiosną. Rzeczywiście było czuć wiosnę w powietrzu, ale nasza ekipa techniczna robiła czary-mary i wszędzie dookoła był śnieg, padał za oknem śnieg, były bałwany, ozdoby choinkowe, więc jestem przekonany, że nawet jeżeli będziemy mieli taką mokrą bardziej niż białą zimę, to w kinie będzie można poczuć ten odpowiedni klimat, czarodziejski klimat świąt. Polska jest jednym z największych krajów w Europie. Czyli Ukraina wygrała wojnę. To nie było politycznie uzasadnione, scenarzyści trzymają to w tajemnicy, ale to tak się można domyśleć. Co możesz nam zdradzić, jeżeli chodzi o fabułę listów do M5? Niczego wam nie mogę zdradzić. No dobra, no mogę wam powiedzieć, że oprócz mnie zobaczycie tam Marysię Dębską, Mariannę Zydek i Bartka Koczedowa i razem tworzymy taką czwórkę, którą łączą pewne uczucia, emocje, wspomnienia i tutaj te relacje będą się kręcić wokół tej czwórki. Oczywiście to będą niełatwe sytuacje, ale zakończą się oczywiście w pewien sposób optymistycznie. Tak myślę, chociaż trudno powiedzieć. No tak jak w tym 2030 roku na pewno będą ultramaratony listów do M. Ludzie będą bili rekordy Guinnessa, jak długo wytrzymali w kinie. To, co jest fajne w listach do M, to, że to nie jest takie jednoznaczne kino. Że to nie jest po prostu, nie wiem, komedia świąteczna, komedia romantyczna, tylko to jest bardzo głęboka opowieść opowiadająca o różnych naszych przywarach, problemach, o różnych naszych zwyczajach, o różnych naszych przedświątecznych jakichś paranojach. Czy ty masz jakieś swoje świąteczne paranoje? Ja mam oczywiście świąteczne paranoje. Ja się boję, wiesz co, wszystkich tych skupisk ludzkich. Staram się nie robić... Tak jak tutaj dzisiaj? Nie, no tu jest okej, okay, to jest wielkie święto naszego kina, więc tutaj... Oj, Jezu, dostałabyś kamerą, wow! Wow, uratowałeś mnie! Jest coś zaskakującego i fajnego w tym, że stworzyliśmy jakiś taki produkt, który na początku może mało osób wierzyło. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz do mnie zadzwoniono, że jest, wiesz, jakaś taka komedia właśnie, no to dziwne, bo to o świętach będzie, jakiś słoweński młody reżyser to robi i nikt się nie spodziewał, że ten pociąg nie będzie się zatrzymywał na pierwszej stacji, tylko pojedzie tak daleko. Nie robię zakupów na ostatnią chwilę, bo to mnie przeraża. Galerie handlowe, gdzie wszyscy rzucają się, żeby cokolwiek złapać, żeby to po prostu położyć pod choinką. Nienawidzę tego. Ludzie, naprawdę, spokojnie. Prezenty nie są najważniejsze. Jest listopad, można zacząć. No, albo można się umówić na coś innego, na to, że zrobimy jakieś prezenty. No, mi wystarczy, jak mi synek narysuje jakąś laurkę. To jest dla mnie najpiękniejszy prezent. Nie o to chodzi, żeby wydawać fortunę na te prezenty. Jeżeli chcemy poczuć przedświąteczny, fajny, lekki klimat, przyjdźmy na listy do M. Zapraszam.
zdrajcę. Jeszcze będziecie błagać na kolanach, żebym wrócił. Jak widzicie, z tyłu za mną ogromne zamieszanie. Niestety nie udało się porozmawiać ze wszystkimi aktorami. A jeżeli podoba wam się nasz kanał, dajcie suba. Okej.